Dzieci ze szkoły podstawowej 4 imienia Jurny Szylińskiej w Łódzku przesyłają Józefowi całuska. Prosimy księdza Grzegorza. Dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole nr 3 w Łódzku przesyłają panu Jezusowi całuska. Brawa. Czy to dwór króla Heroda? Tak, to jest zamek wszechpotężnie panującego nam władcy, króla Heroda. Kimże jesteście, że ośmielacie się niepokoić mojego pana? Przybyliśmy z dalekich krajów. Proszę powiedzieć panu, że chcą go pozdrowić królowie ze wschodu. Król Kasper, król Melchior i ja, król Baltazar. Biegnę oznajmić to panu. Jam jest król Herod, potęga między królami. Żaden wróg nie śmie do mych stóp się zbliżyć. Podejrzanych kazałem otoczyć śpiegami. Dla opornych są lochy i wyostrzone miecze. Mój sługa przekazał mi, że prosicie, bym udzielił wam audiencji. Przedstawcie się, kim jesteście, bo nie pamiętam, co on mi o was mówił. Ja jestem król Kacper. Ja Melchior. A ja Baltazar. O, mili królowie, skądżeście tu przyszli? O, z dalekich krain. My za gwiazdą wyszli, by zobaczyć maleńkiego. Jezusa narodzonego. Niesiemy dary, by mu dać z ochotą mirrę i kadzidło, także i to złoto. Dobra sprowadza nas tu nowina, bo na twej ziemi, w twoim narodzie, panna zrodziła wielkiego syna. Będzie to mocarz po wieczne lata, a chociaż mieczem nie wojujący, przyniesie pokój całemu światu,
pokój poddanym i panującym. Może znasz miejsce, gdzie się narodził, a wtedy łatwiej będzie go odszukać. Jak głosi wielka tajemna nauka, ma być potomkiem Dawida z pokolenia Judy. Jakiś król mógłby się z tych nędzarzy zrodzić. Prawie każdy, jak pastów za owcami chodzi. Cóż, szukajcie. Ja tylko ugościć was mogę, a do króla pastuchów sami znajdźcie drogę. Aha, wracając, dajcie mi znać, gdzie przebywa. To może ja go odwiedzę. Wasze królewskie mości, Kacprze, Melchiorze i Baltazarze, witam was u progu stajenki betlejemskiej. Witam wasze świty i orszaki. Witam wszystkich mieszkańców Kultuska i okolic. Witam serdecznie wszystkich gości. Cieszy mnie, że państwo również, tak jak mędrcy, dostrzegli wdzięk Bożego Narodzenia, który, jak powiedział święty Jan Paweł II, jest objawieniem prawdy i dobra, i piękna. To dla mnie wielki zaszczyt być tutaj z państwem. Państwa obecność jest dowodem na to, że w naszym mieście, w Pułtusku, nie zabrakłoby miejsca dla nowonarodzonego dzieciątka Jezus. Moi drodzy, niech to będą tylko życzenia dla nas wszystkich. Jak wspomnieliśmy sobie na początku, jest to włączenie się nasze w pielgrzymkę wiary do Chrystusa. Niech w nowym roku w waszych rodzinach będzie jak najwięcej miłości, by to wszystko, co będzie się działo, żeby was łączyło. Niech nie zabraknie wiary tego, który przyszedł na świat w Betlejem. Tak jak w Betlejem zapanowała radość, tak niech naszym ostatnim akcentem będzie, mimo troszkę tego mrozu, też radość w sercach, to niech się wyrazi w naszej kolędzie, tak jak on był dzisiaj w Betlejem, tak będziemy śpiewać, ale myślimy o Pułtusku. Składa w darze mirrę. Mirra była dla starożytnych rajskim zielem. Niesie w darze kadzidło. Kadzidło to przyjemny środek zapachowy. Unoszące się do nieba kadzidło jest obrazem naszej modlitwy, która wzniesie się do Boga. Obrazu w darze złoto. Złoto. Od dawna ludzie uznawali, że złoto przynależy się Bogom. Król Baltazar, ofiarując dziecięciu Jezus złoto, uznał w nim boską naturę. Do stajenki zbliżają się gospodarze naszego miasta oraz wszyscy księża obecni w orszaku. Z
księdzem, dziekanem Wiesławem Koskim. Panie, na ciepłą strawę będzie serwowana tutaj pod namiotem. Trzeci już raz, a może dopiero trzeci, organizujemy w Pułtusku Orszak Trzech Króli. W organizację tego wielkiego wydarzenia włączyło się bardzo dużo osób. Wielu wolontariuszy, orkiestra, no wyliczyć nie da się. Ważne, że oprócz głównych organizatorów, czyli parafii, wszystkich parafii pułtuskich, akcji katolickiej i miasta, bardzo duży udział jest miasta, ogromna rzesza ludzi pomagała organizować i stawiła się dzisiaj tutaj. Bardzo cieszy ta duża ilość osób. Cieszymy się, że ludzie przyszli zamanifestować to, co czują, że utożsamiają się z pewnymi wartościami. Ponad 2000 lat temu trzem mędrcom trudniej było uwierzyć, a jednak uwierzyli, że to dzieciątko będzie kiedyś naszym Zbawicielem. My jesteśmy bogatsi o doświadczenia, więc myślę, że nam jest łatwiej, choć jeszcze dużo, dużo do zrobienia, żeby tak naprawdę uwierzyć w wartości, które niesie to Boże Narodzenie. Szczególnie inscenizacje bardzo przypadły do gustu członkom orszaku. No, tu wielki wkład właśnie szkół i nie tylko szkół, dlatego że próby trwały jeszcze przed feriami. Wielki wkład i stroje i cała treść, która tam była, nie? To wymagało prób, wymagało wysiłku. Jesteśmy pełni podziwu i rzeczywiście było to fajne i podniosłe. Thank you.